tylko ten, kto posiada własną historię. Inspirującą przygodę z promowaniem literatury w nowych murach biblioteki. Czuć wyjątkowość i ulotność minionych chwil. XXI wieku, jakim była termomodernizacja biblioteki. A teraz prosimy o zabranie głosu pana Kamila Czupaka, starostę powiatu polkowickiego. I życzę wam wszystkiego najlepszego. Zaczęło się w roku 1949. Byłem zdumiony. Wszystkim ludziom dobrej woli, których przyszło nam spotkać na naszej drodze. W rozwój czytelnictwa w naszej gminie i w naszym powiecie. Bardzo, bardzo dziękuję. To państwo tworzycie bibliotekę. Nim się obejrzeliśmy, minęła kolejna dekada. Wizerunek polkowickiej biblioteki, podnoszące jakość i standard świadczonych usług oraz tworzące tak zwaną markę kustosz Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Polkowicach. Od 2011 roku pracuje na rzecz popularyzowania czytelnictwa i polkowickiej biblioteki. Natalia Wąsko-Wasińska potrafi rozjaśnić twarz uśmiechem. Bardzo serdecznie dziękuję.